Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie senatorze, mówił pan o bilansie godzin. Proszę powiedzieć, czy wobec tego ten bilans jest równoważny, czyli że ten dzień wolny, czyli Wigilia, w stosunku do tych propozycji, które są zawarte w ustawie, a mianowicie wprowadzenie jako niedziel handlowych pracujących trzech poprzedzających tą Wigilię. Jak to się właśnie bilansuje? Znaczy, powiem szczerze, ja bym w tym kontekście tego nie ujmował, dlatego że i owszem, właśnie jakiś totalny, niezrozumiały dla mnie zupełnie, powszechnie popełniany błąd w debacie publicznej, medialnej, eksperckiej, etc. Polega na tym, że przywiązano się do wolnego dnia poprzez pryzmat handlu. Nie rozumiem. W Polsce żyje, mamy prawie 38 milionów ludzi. W handlu pracuje maksimum około 2 milionów. W tym wielkopowierzchniowym to jest jakieś 600 tysięcy. Na tak zwanej kasie, bo wszyscy podają przykład kasjerki, to jest jakieś tam powiedzmy 250 tysięcy osób. Więc ta ustawa jest dla 38 milionów ludzi, czyli dla wszystkich, czy tam 27 milionów dorosłych osób w Polsce, czy aktywnych zawodowo, bo dorosłych jest więcej. 27 milionów aktywnie zawodowych osób, a nie dla 250 tysięcy kasjerów i kasjerek. No. Więc oczywiście takiego bilansu tutaj nie ma i nie może być. Ale też moim zdaniem nie o to chodzi. Chodzi bardziej o bilans dni wolnych od pracy w roku, w tym dni świątecznych, a nie bilans, jeżeli chodzi o to, które grupy zawodowe albo środowiska zawodowe mają tych dni więcej lub też mniej, no bo taką ustawą się tego nie osiągnie. Dziękuję bardzo.